Witam Państwa na półmeczowej konferencji prasowej. Kilka jest kartu, który wyrysował z górnikiem męcznego jednego. Najpierw po komentarz poproszę pełnego gości, pana Jurija Szatałowa. No cóż, ja powiem o swoim zespole. Na pewno mi dosyć. Na pewno będę miał pretensje do zespołu, jakieś tam sytuacje, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę jeszcze minimum jedną. Także nasza gra zdecydowanie znowu się poprawiła w drugiej połowie, gdzie mieliśmy pod kontrolą ten mecz. No to co powiedziałem, na pewno szkoda tych punktów, które nam uciekły też tutaj. Na pewno mocno przeanalizujemy to, bo za mało zdobywamy bramek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cóż można powiedzieć? Niemoc nasza na wiosnę trwa. Nie wiem dlaczego w drugiej połowie przestaliśmy grać. Były momenty, że naprawdę żal było patrzeć, co się z nami dzieje. Zespół, który ma ambicje, mówię tutaj o Biegajsie Katowice, jeśli w 5 meczach nie potrafi wygrać, no to coś jest nie tak. Chciałem powiedzieć stanowczo, że wszystkie te dokonania, wyniki nasze na wiosnę biorę na siebie i to przede wszystkim ja odpowiadam za ten zespół. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję Państwu głos. Pytam, może nie chciałbym dodać, tylko że dzisiejsze spotkanie oglądało 3500 osób. Dziękuję bardzo i do pracy.